Cześć, cześć, witajcie. Znowu mamy piątek. Tak, piękny, słoneczny piątek. W tym tygodniu nie będziemy Wam za bardzo przynudzali, dlatego że nie było tak naprawdę zbyt wielu premier smartfonów, przynajmniej ogólnoświatowych czy europejskich. No nie, natomiast mamy kilka premier polskich, w związku z tym powiemy. Generalnie to jest taki okres między CES-em a MWC, to taki trochę przestój. Wszyscy czekają albo na MWC, albo jak coś mieli do pokazania, to już pokazali na CES-ie. Zacznijmy chyba od czegoś, co było najbardziej spektakularne w tym tygodniu, mianowicie od polskiej premiery Motorola Razr, pomimo tego, że nadal jeszcze nie znamy tak naprawdę oficjalnej ceny. Premiera miała miejsce, Motorola ceny nie podała. Smartfon będzie wyłącznie w Orange, głównie ze względu na eSIM-a, dlatego że być może pamiętacie to. Chodzi o tą Motorola z elastycznym wyświetlaczem składaną. Klapeczkę. Taką mniej więcej wielkości smartfona, tylko lekko wydłużoną, bo to jest ten dłuższy format. 21:9. Tak. Po rozłożeniu oczywiście. Z zewnętrznym wyświetlaczem, z wewnętrznym wyświetlaczem i z eSIM-em niestety Motorola sobie wymyśliła, a u nas w Polsce tylko Orange oferuje eSIM-a i sprzedaje urządzenia z eSIM-ami, w związku z tym przynajmniej na razie. Ona ma dwa wyświetlacze, oba są OLEDowe. Ten większy to jest poLEDowy, czyli OLED z 6,2 cala, ten drugi mniejszy, zewnętrzny 2,7 cala. Są fajne o tyle, że można w momencie, kiedy się na jednym coś robi, nie wiem, na przykład sprawdza powiadomienia, otwiera się smartfona, no to się trafia w miejsce, skąd te powiadomienia przychodzą, tak na przykład. I różne inne jeszcze rzeczy. Fajne funkcjonalności ma. Globalnie rzecz biorąc, wygląda na sympatyczny telefon. Rozdzielczości tych wyświetlaczy są dziwne, ale to właśnie ze względu na format. Jeden ma 2124x876, ten wewnętrzny, jak łatwo się domyślić. Zewnętrzny to jest 600x800 pikseli. Nie jest to high-end. Ono jest oparte na Snapdragonie 710 i w, no co, no zapewni Wam łączność jak najbardziej oczywiście w 4G. Pozwoli korzystać bez problemu z Wi-Fi w obu zakresach plus NFC jeszcze ewentualnie. Także globalnie komunikacyjnie jest to smartfon uniwersalny, aczkolwiek nie jest to w high-end. Znaczy jest high-end ze względu na projekt wyświetlacza, tak? Jest ze względu na innowację technologiczną, natomiast sprzętowo poza tym to jest, no to jest taka sobie średnia półka. I tutaj szokować może cena smartfona, byśmy co prawda wiedzieli, chyba już nawet dzieliliśmy się z Wami, że ona w Stanach ma kosztować $1500, ale u nas to niestety nie jest tak lekko i nie można przeliczać z marszu, w związku z tym polska cena prawdopodobnie będzie 7300 zł. Jest to cena na tyle zaporowa, że niezbyt wiele osób się na nią zdecyduje, jest na pewno smartfon ciekawy, jednakowoż no, nie dla każdego, choćby właśnie ze względu na to, ile kosztuje. Nie mamy egzemplarza testowego, stosunkowo niewiele trafiło do Polski i do sprzedaży, i takich pokazowych, no, do polskiego oddziału, mieć, bo... także prawdopodobnie nie dostaniemy nawet do testów. I to chyba tyle. A, bateryjka 2500, ale ona wystarczy na tyle, 128, flasza 6 giga RAM, ta Motorola. Jeszcze o ciekawostce wspomnijmy, ten telefon ma tryb symulacji dawnego Razera, czyli Motorola V3 sprzed ładnych paru lat, 15? Dobrze liczę? Mniej więcej. W każdym razie możecie poczuć feeling dawnego telefonu, bo jest i klawiaturka w dawnym stylu. Wtedy działa tylko do połowy ekran górny, ekran się robi niedotykowy i też mamy wyświetlany interfejs taki, jak był kiedyś, więc jak ktoś chce koniecznie spróbować, jak się kiedyś korzystało z telefonów, no to za jedyne 7300 może sobie taką symulację sprawić. Sprowadził polski oddział na tę premierę rzeczywiście jednego, znaczy sprowadzili wiele egzemplarzy, ale sprowadzili również w tym jeden dosyć oryginalny egzemplarz w kolorze złotym, których jest w tej chwili na świecie około 1000 egzemplarzy. No było 1000 wyprodukowanych. Także to rzadkość wielka i ten. Natomiast jeżeli chodzi o nowego Razera, ja nie mam pojęcia, za krótko z nim byliśmy, żeby cokolwiek powiedzieć z sensem o tym, jak to się sprawuje tak naprawdę w codziennym działaniu. Mieliśmy go na moment właściwie w ręce. Znaczy, ja mogłem się nim chwilę dłużej pobawić na tej ogólnoświatowej premierze. Znaczy ja siedziałem na tej polskiej w działa, no i się bawiłem. Działa. Prostu, to, co jest fajne, to to, że nie widać wyraźnego załamania w miejscu, gdzie się składa ekran, przynajmniej w tych takich, powiedzmy, niezbyt mocno świeżych
używanych, nieużywanych długo egzemplarzach. Tam faktycznie ten ekran fajnie się zawija. Mechanizm zawiasu opracowało Lenovo, czyli spec od zawiasów, bo pamiętajmy, Lenovo robi laptopy i robi laptopy yoga, czyli takie składane na wszystkie strony. Więc o zawiasach chyba wiedzą sporo i faktycznie tutaj widać, że lekcje odrobili, bo to działa i działa dobrze. Też chciałem w zasadzie to tylko potwierdzić, dlatego że jest to z widzianych przeze mnie konstrukcji, czyli i Samsunga składanego, i Huawei Mate X, jest to chyba rozwiązanie rzeczywiście najlepsze. Wyświetlacz wygląda najlepiej, mało tego, w miejscu zgięcia po rozłożeniu jest jeszcze podtrzymywany przez konstrukcję wewnętrzną. Tam jest taki napinacz jakby. W związku z tym po prostu nie widać ani zagięcia, ani tego, że to jest w ogóle... Palec nie wpada, jak tam przejedziesz palcem w miejscu tego zgięcia, także jest to zrobione dobrze. Zrobione porządnie. Niemniej, no właśnie, nadal 7000 jest to cena zaporowa. Wypada na to, że musimy poczekać, aż wyświetlacze gęcie wejdą do produkcji powszechnej. Nie wiadomo, jak ten telefon będzie działał, nie wiem, po roku, dwóch, tak? Wielka niewiadoma, przekonamy się za rok. No tak, ale to jest tak samo jak z każdym Mate składańcem, X, no. Czy z dokładnie. Samsungiem z Foldem. To się dopiero okaże. To jest niestety tak, jak jest. Zresztą przez Folda DJ Cox, zdaje się, poleciał. Nie wiem, czy poleciał. No oni komunikują, że po prostu dostał nowe zadania. Właściwie wyprzedzam, bo powinniśmy najpierw o Motorola skończyć, ale dotarła do nas informacja. Skończyliśmy o Motorola. Nie, no jest jeszcze jedna. No dobra. Dotarła do nas informacja, że DJ Cox przestał pełnić rolę szefa Samsunga Mobile, natomiast nowym będzie Roch Temun. Nie wiem, czy się tak pana czyta, nie chciałbym przekręcić, natomiast no... No do tej pory był prawą ręką DJ-a i odpowiadał między innymi głównie za Galaxy S-ki, więc nie jest to człowiek znikąd, nie jest to człowiek nowy w branży, także chyba wie, co robi i wie, co będzie robił. No a zadanie ma niestety dość mocno bojowe, no bo będzie musiał walczyć z Chińczykami, z chińskimi producentami. Powodzenia panu życzymy w każdym razie. Wróćmy do Motorola. Drugi model, który się pokazał się nie w Polsce, tylko w Niemczech. I to jest Motorola One Hyper. Myśmy już o niej, mi się wydaje, mówili. Tak, mówiliśmy przy okazji premiery. Jakiś czas temu przy okazji premiery. Ja tylko na szybko wspomnę, że to jest 6,5-calowy wyświetlacz Full HD. Ma NFC, jest na Snapdragonie 675. Także całkiem krzepki. Pamięć jest całkiem fajna. Bateria 4000 standardowa. Ładowanie 27 watów. Także jest ok. Nawet aparat. Właśnie, ale nie wspomniałeś o najważniejszym. To pierwsza Motorola z pełnym ekranem, bez żadnych tam cięć, dziurek i tak dalej. Aparatem. I pierwsza motka z wysuwanym aparatem na takim fajnym wysięgniku, więc choćby z tego względu warto zapamiętać ten telefon. A pamiętasz, ile kosztuje? Bo w newsie tam podawałem cenę. 300 euro, znaczy 299 euro, co u nas się będzie przekładało pewnie na około 1300 zł. No, pi razy 6, tak. Nie wiadomo, czy do nas trafi, bo tak, ja tak. Jakiś czas temu nieoficjalnie, zaznaczam, dowiedziałem się, że ten model nie jest planowany na polski rynek, ale wówczas też słyszałem, że nie jest w ogóle planowany na Europę, a tu pyk, w Niemczech jest, więc no też się tak, nie przywiązujmy się, do tej... To jest oficjalna cena, oficjalna. Tak, więc się nie przywiązujmy do tego, że na pewno, ja kategoryzuję, że na pewno go w Polsce nie będzie, ale jakiś czas temu takich planów nie było w każdym razie. Ty gadaj, ja będę dmuchał nosem. Mogło się wszystko zmienić, a jak już męczymy Motorola, to jeszcze jest informacja o prawdopodobnie, bo to jest moje przypuszczenie, co prawda mowa chyba na razie o jednym modelu. Model na razie wiemy tylko, że się będzie jakoś tam nazywał. Zobaczcie. I tyle, znamy nazwę, znamy logotyp tego modelu, ale jak dla mnie to będzie seria, ponieważ telefon nazywa się Edge Plus. I myślę, że Edge w tym przypadku nie oznacza zagięty krawędzi ekranu, bo to mieliśmy u Samsunga i chyba Samsung by się obruszył na coś takiego. Natomiast możliwe, że to będzie cała seria telefonów, no bo jak jest Plus, to pewnie będzie i zwykły ja Edge, myślę, może że będzie jak Edge Power. Nazywa Edge, to jednak będzie dotyczyło brzegów i na przykład będzie miał dodatkową funkcjonalność związaną z krojeniem chleba. Gdzie można telefonem, smartfonem chleb pokroić albo kiełbasy na przykład. Nie, no to... I to wtedy no nazwa tak. Edge jest jak najbardziej na miejscu. Tak samo w przypadku Razora. Szkoda, że tam... A próbowałeś się tym telefonem ogolić? Nie, powiem ci, że u ciebie by było ciężko jakimkolwiek telefonem. Ciężko jest się ogolić zwykłą maszynką. Ale wiecie co? Ja znam telefony, które wyrywają włosy. Naprawdę, bo
Niektóre modele, jak mają kiepsko spasowany wyświetlacz, zresztą u budowy, to mają szczelinę i potrafią wyrwać. Klub dyskusyjny Samsunga, moi drodzy, nie da się po prostu uciec, o ile w przypadku Huawei'a te newsy są dosyć nieregularne i nie jest ich aż tak dużo, jeżeli chodzi o flagowce przyszłe. Poza tym niestety przez brak usług seria P40 nie jest aż tak atrakcyjna dla potencjalnego użytkownika. Z Samsungiem jest tak, że tych newsów jest bardzo dużo, tych informacji jest bardzo dużo, w związku z tym no, nie sposób o nim nie mówić. Mówimy po pierwsze o Galaxy Z Flip, który, nie wiem czy pamiętacie, ja w zeszłej tygodniówce mówiłem, bardzo się śmiałem z tego, że miałby się nazywać ten smartfon Bloom. Adaś, nie, no, nazwa prawie nieoficjalna. Się okazało, że Samsung nie usłyszał i stwierdził, nie, Filipowicz się śmieje z nazwy naszego składanego tego smartfona, w związku z tym nazwiemy go inaczej i nazwali Galaxy Z Flip. Przynajmniej tak według doniesień branżowych jest. Miałby mieć, słuchajcie, AMOLED-a 6,7 cala. Czyli mówimy o smartfonie podobnym do tej Motorola. Tak, klapeczka składana na pół. Tak? Snapdragon 855 albo 4G albo w 5G. Opcjonalnie ma być rzeczywiście dostępny z modemem 5G, bo jak pamiętacie, zdaje się 855 jest i w takiej wersji, jeżeli dobrze pamiętam, tak? Bo jest bez plusa i z plusem, i ten z plusem ma modem 5G, jeżeli głupot nie gadam w tej chwili. Miałby mieć 8 do 12 giga pamięci RAM, 256 giga flesza, bateryjkę w okolicy 3500 mAh, mało trochę, no ale cóż, Motorola ma jeszcze mniej. Szybkie i bezprzewodowe ładowanie oczywiście, z przodu 10 megapikseli, z tyłu 2x12 megapikseli. Jeden szerokokątny dodajmy. Tak, i szacowana cena to jest również 1500, czyli identycznie jak w przypadku Motorola, $1500. No u nas też pewnie, gdy trafi, myślę, też w okolicy 7400 będzie pewnie, tak? Tak, myślę, taka... Bo to się tak nie, o zewnętrznym ekraniku powiedziałeś, nie? To znaczy nie. Ma malutki ekranik. Ma. Tutaj różne są informacje, bo taki spec Max Weinbach podał, że według jego informacji 0,1 cala, ale od razu się poprawił, że tam się chyba ktoś pomylił w tych jego informacjach, mówi on, bardziej podejrzewa, że to jest 1 cal, zresztą jak popatrzymy na rendery nieoficjalne oczywiście, to bardziej on wygląda na 1 cal niż 0,1 cala. No, on będzie wyświetlał powiadomienia, stan baterii, zegar i tak dalej i podobno według pana Weinbacha ma jeszcze pomagać w kadrowaniu selfie, aczkolwiek nie wiem na ile on będzie pomocny przy takiej, przy tej wielkości, no ale no, dobra, selfie zobaczmy. Niby nie jest potrzebny wielki, no, no kwestia tak, tego, żeby ustawić będziesz człowieka, widział pewnie tak. Zarys swojej postaci i tyle. Natomiast, no. Natomiast miny się nie skoryguje i pryszcza na nosie. No raczej nie. Znaczy oprogramowanie zawsze może skoryguje. No ale to nie będziesz widział na moim ekranie. W każdym razie telefon się zapowiada całkiem fajnie. Pytanie, jak będzie z ekranem, bo tutaj tenże sam Lixter Max Weinbach twierdzi, że ekran jest wykonany ze szkła, nie pokryty tworzywem, czyli ma być odporniejszy na zarysowania i na tego rodzaju tam różne urazy. Natomiast... Ale co, który? Ten wewnętrzny, ten wewnętrzny. Ale że jak szkłem pokryty? Sorry. No jest specjalne szkło, podobno ultra cienkie, które się daje zgiąć, ale zaznacza tenże Lixter, że będzie widoczne zgięcie. Przepraszam, ale ja na razie nie wierzę w takie cuda, że to będzie szkło, które no, będzie z sensem zgięte i ono nie będzie pękało, nie będzie... A jak się folię na ekran nazywali szkiełkami ochronnymi, to było dobrze, nie? No tak, ale... Dajmy szansę Samsungowi, ale zobaczymy. Ale to nie będzie szkło, no kurczę, no to nie będzie szkło, to nadal będzie polimer prawdopodobnie i to nie będzie szkło. Zresztą Ultra Thin Glass to się nazywa. Wspólnego. I tyle. No tak, glas można nazwać sobie wszystko. Jacek, ja mogę zgoda. Swoje brudne skarpetki nazwać glas i od tego się nie śmierdząca sprawa. Ale słuchaj, jest taka nazwa, jest to komunikowane od już dłuższego czasu przez wszystkich Lixerów, że spoko, to nie będzie tworzywo. Podobnie cholera jest komunikowane, wie, że smartfony na przykład obsługują zoom bez, nie bez, no, optyczny. Dobra. Tak? Okej. Okay. Pewnie jest mniej więcej na tej samej zasadzie. Coś pewnie się będzie tak, glas, jak ty mówisz. A będzie pokryciem. Ale ja zaczekam do premiery glas. I wtedy. Wygląda jak glas. Wtedy będę mógł wam powiedzieć, jak będę miał to w ręku, czy to jest faktycznie szkło. A może być tak, że to będzie tworzywo, które daje poczucie szkła, bo podejrzewam, że to się tak skończy. Znaczy, ja nie wykluczam, że prędzej czy później wymyśli się materiał, który będzie rzeczywiście w stanie wytrzymać
nie tylko w jakieś uderzenie przypadkowe, ale również zarysowanie. I będzie zrobiony jakoś na bazie krzemionki, natomiast na razie, o ile wiem, takie materiały chyba stosowane nie są. Przynajmniej nie w smartfonach. No, zobaczymy. Pożyjemy, zobaczymy. Są również przecieki oczywiście o galaksiakach serii S20, przy czym są już na tyle jakby męczące, że dorzuciłem Wam te smartfony do katalogu. O! One są zaznaczone, mają zaznaczenie, że to jest specyfikacja wstępna, że jest nieoficjalna, że nie damy się za nią pokroić. Natomiast macie, jeżeli chcecie, chcielibyście wiedzieć, bo specyfikacje są troszeczkę jaśniejsze niż w newsie wyszukiwać w tych... Można sobie rzeczywiście znaleźć to, co do tej pory wiadomo z doniesień branżowych. Nie od Samsunga, nie z różnych dziwnych biur certyfikacyjnych. Tyle wiadomo z doniesień branżowych i możecie po prostu zajrzeć i sprawdzić. To, co jest wspólne dla tych wszystkich nowych flagowców w doniesieniach, to jest po pierwsze wyświetlacz Infinity O z dynamicznym AMOLEDem. Te wyświetlacze instalowane w wszystkich flagowcach mają pracować na częstotliwości 120 Hz, jeżeli ktoś się zarzuca. Tak, przy czym defaultowo ma być 60. Tak, no ale bo to jest po co marnować energię, to jest tak? Właściwe, jeżeli ktoś rzeczywiście strasznie myśli 120 Hz, to sobie może mieć, włączyć. Natomiast to nie ma sensu, bo to jest i większy drenaż baterii. Dokładnie, i ale większe obciążenie dla smartfona. Będzie rozwiązane podobnie jak wcześniej Samsung miał z rozdzielczościami. No bo pamiętajmy, że na przykład S10 można było przełączyć w tak, HD, żeby oszczędzać energię. Sporo flagowców automatycznie nawet pracowało w niższej rozdzielczości, żeby domyślnie było, ile pamiętam, Full HD ustawione, mogłeś sobie dać QHD, ale mogłeś sobie zejść na HD+. I tak, też wiele smartfonów 4K. No tutaj tak samo będzie, 60, 90, 120 Hz, każdemu wedle potrzeb, pamiętając oczywiście o tym, że bateria ma pojemność niestety skończoną i kiedyś się wyczerpie. Wszystkie cztery wyświetlacze mają mieć rozdzielczość 1440x3200 pikseli. Wszystkie smartfony mają pracować na bazie Exynosa 990, no, albo Snapdragonów oczywiście, ale u nas będą raczej Exynosy. No, niemal na pewno. Ten Exynos 990 to jest rzeczywiście nowa jednostka. On miał co prawda, zdaje się, również inne oznaczenie równolegle czterocyfrowe, ale w tej chwili chyba końcowa nazwa będzie właśnie taka. To jest technologia 8 nanometrów, to jest jeden z tych najbardziej zaawansowanych chipów obsługujących 5G i itd. itp. Wszystkie smartfony mają mieć IP68, czyli odporne być na wodę, wszystkie Androida 10 i interfejs użytkownika graficzny One UI 2.0 albo 2.1, tutaj akurat się liksterzy nie zgadzają do końca. Jest jeszcze jedna rzecz dosyć podejrzana dla mnie, to oczywiście nie jest rzeczą niemożliwą, natomiast ja podchodzę do tego z na tyle dużą ostrożnością, że jednak nie wpisałem tego do danych. Otóż słuchajcie, oni twierdzą, że każdy z tych smartfonów ma nagrywać wideo w rozdzielczości 8K przy 30 fps. Ja mówię, wolałbym, a z przodu z kolei, tam gdzie są 10-megapikselowe w dwóch modelach, a w trzecim jest 40-megapikselowy aparat, miałyby nagrywać w 4K przy 60 fps. Sorry. Nie, na dzisiaj to ja nie jestem w stanie po prostu tych danych wpisać, dlatego że ani to 8K przy 30, ani to 4K przy 60 z przodu przy 10 megapikselach nie wydaje mi się sensowną opcją i czymś, na co Samsung się zdecyduje finalnie. Zobaczymy. Jeżeli tak będzie, wejdę po stół i będę odszczekiwał po prostu. Są oczywiście rzeczy, którymi się te modele różnią, no bo w końcu będą się różniły cenami, będą się różniły wymiarami. Główna różnica to jest oczywiście wielkość wyświetlaczy, ale nie tylko. W Galaxy S20 mamy mieć wyświetlacz 6,2 cala, 128 GB pamięci, zestaw aparatów 12 plus 64 tele z obiektywem tele plus 12 z szerokim obiektywem z tyłu, czyli 3 aparaty, z przodu jeden aparat 10 megapikseli, to o czym mówiłem. Te aparaty z tyłu mają mieć możliwość robienia zdjęć z zoomem bezstratnym 3-krotnym i z zoomem cyfrowym 30-krotnym. S20 Plus z kolei ma większy wyświetlacz 6,7 cala, 128 również flesza, z tym, że nie przywiązujcie się akurat do tej pamięci, prawdopodobnie, czy może być więcej.
Z tyłu 12 plus 64 plus 12, czyli identyczny zestaw jak w niższej wersji, ale również kamerka Time of Flight dodatkowa dorzucona. Podobne parametry zoomu bezstratnego i cyfrowego, czyli 3 razy bezstratny i 10-krotny cyfrowy z tyłu. Z przodu również 10 megapikseli. I na końcu najdroższy i najbardziej zaawansowany model z trójki w modeli premierowych flagowców, 6,9 cala, 128 albo 512 giga pamięci flash, 12... Nie, przepraszam, RAMu nie mamy niestety, a propos żadnego smartfona. Znaczy się, jest teoria, że 12 wszystkie no tak, będą miały, ale też bym się może być też wersja 8 to pewnie. Jest na tyle niepewna, że naprawdę. I tutaj jest wyraźny skok w aparatach, bo z tyłu mamy 108 megapikseli plus 48 z obiektywem tele plus 12 z obiektywem szerokim, również kamerka Time of Flight. Natomiast z przodu 40 megapikseli i tutaj zmieniają się również parametry zoomu, ponieważ z tyłu ma być dostępny 10-krotny bezstratny, natomiast 100-krotny cyfrowy. Tak, to ma się ponoć Space Zoom nazywać. Od pozostałych ten telefon ma się również różnić tym, że będzie miał nieco inną tą oprawkę aparatu tylnego, bo będzie dwukolorowa, ale to taki detal, tyle, że będzie po prostu dużo lepiej wyglądać. I jeszcze chciałem coś dodać, tylko to widzisz, znaczy, teraz mi umknęło. A, już wiem co. Na pewno wiadomo, że wszystkie trzy będą w wersji 5G. Natomiast właśnie, wersja 4G na pewno dotyczy najsłabszego z tej trójki, czyli S20 podstawowej. I prawdopodobnie plus też prawdopodobnie będzie. Są bardzo podobne konstrukcje. Co za tym idzie, nie wiem, nie chcę gdybać, ale zdaje mi się, że są marne szanse, żeby model Ultra był u nas dostępny. No bo po kiego grzeba, skoro jeszcze w zasadzie nie mamy komercyjnego 5G? Nie wiem tak naprawdę, czemu Samsung to robi, ponieważ różnice w cenie będą raczej niewielkie pomiędzy wersją 4G a 5G. I tutaj może można by było pójść od razu w 5G, bo tam w końcu również jest modem. Nie łapię no tego. No tak, ale wiesz, no są takie kraje jak takie, nasz i u nas takie no, postanowienie tak jest. A jeżeli można na czymś zaoszczędzić, no to się oszczędza, nie? Proste jak nam. Spoko. W każdym razie tak to miałoby wyglądać. Jak będzie, to zobaczymy. Ceny rozpoczynają się tych najtańszych wersji od 4000, czyli Samsung S20 w wersji 4G miałby kosztować około 4000. Kończą się na razie na giełdzie, bo możliwe, że kończą się dalej, ale na razie do 5700 mniej więcej dojechaliśmy z cenami w przeliczeniu to wiecie, no, z walut europejskich. Tak? Tak, czy jest standard się gdybanie, do tych cen, także, bo już się dwa razy zdążyły zmienić w tym tygodniu te ceny, bo jeden podał ostatnia tak, drugi rzecz, podał się, tak, ostatnia rzecz związana z Samsungiem w tym okresie, kiedy nas nie było od ostatniej tygodniówki, to jest debiut Samsunga X-Cover Pro. Ale o nim gadaliśmy tydzień temu. Nie mogliśmy gadać tydzień temu, o bo tydzień temu robiliśmy tygodniówki. No dwa, no ale mówiliśmy o X-Coverze. O X-Coverze mówiliśmy, ale nie dlatego, mówiliśmy, że debiutuje w Polsce. Okej, okay, tak, masz rację, dlatego jeżeli chcecie o samym telefonie dowiedzieć się więcej, to tygodniówka jest, wcześniej. Tak, ja sobie nie napisałem nawet danych tutaj, bo gadaliśmy właśnie tak, ostatnio. Tak, no dokładnie. Natomiast zadebiutował w Polsce w cenie 2200, jeżeli ktoś pragnie X-Covera, jest przywiązany do marki, do brandu, potrzebuje mieć smartfona wytrzymałego, warto go sprawdzić i sprawdzić stan portfela, czy macie ochotę na nowego X-Covera za 2200. Skończyłem chyba na temat Samsunga. Tak, lecimy dalej. I w tej chwili pozostały, słuchajcie, właściwie same rzeczy odinformacyjne, które uznaliśmy, że warto Wam przekazać. Xiaomi zdobył w tym roku laur czwartego największego producenta smartfonów w Europie Zachodniej. Cóż za niespodzianka. Nie, no właśnie, nie jest to w zasadzie niespodzianka, no niemniej zostało to jakby... Tak, zostało to odnotowane, tak potwierdzone cyferkami i tyle. Nie jest to nic dziwnego, agresywna polityka cenowa, no. Sensowny najwyraźniej marketing przy wchodzeniu w różne rynki europejskie i to zaowocowało tym, że po prostu no są zwyczajnie w czołówce. Zresztą sami wiecie, na pewno wielu z Was używa telefonów Xiaomi, wiecie co to jest, wiecie jak no, to działa. Gratulujemy i lecimy dalej. Poza tym mamy informacje o dacie premiery Xiaomi Mi 10 i Mi 10 Pro, które miałyby zadebiutować, bo już jest oficjalny jakby banerek cyfrowy wyprodukowany przez producenta, 11 lutego, czyli dokładnie w dniu premiery również Samsungów Galaxy, bo wtedy ma być ten event Unpacked słynny Samsunga. Przypadek?
gdzie mają być pokazane zarówno galaksiaki, jak i ten klapkowaty smartfon Samsunga. Bloom. Tak, Bloom. Czyli Apple zaliczyło troszeczkę, nie będę mówił brzydko po angielsku, zaliczyło wpadkę, powiem ładnie po polsku, związaną z pokrowcami. Oni takie etui, słuchajcie, sprzedawali z dodatkową baterią. Ono się nazywało Smart Battery Cases, case właściwie. Znane z piękna, one były iPhone, śliczne. One były bardzo ładne. Te wyprodukowane dla iPhone'a XS, XS Max i XR w okresie od stycznia do października 2019 mają wadę fabryczną niestety. One się dziwnie zachowywały. Na szczęście Bogu dzięki nie wybuchały, bo wtedy byłaby chryja na cały świat. Natomiast te albo nie ładowały się po podłączeniu, albo ładowały się z przerwami, albo miały jeszcze różne inne rzeczy z tym związane. Również baterie, zdaje się, można było ładować przez to iPhone'ową i te też to jakoś nie wychodziło. W związku z tym, jeżeli macie jednego z tych iPhone'ów wyprodukowanych właśnie w okresie, ja przypomnę Wam jeszcze raz, XS, XS Max i XR, jeżeli macie do nich pokrowiec właśnie, ten specjalny Smart Battery Case wyprodukowany pomiędzy styczniem a październikiem 2019, warto przejść się do punktu iPhone'owego albo zapytać mailowo, co z tym robią, powinni wymienić. No kupić inny tak telefon. Naprawdę. Nie, ja myślę, że jak ktoś ma iPhone'a, to ja powinien, sobie robię. Jest tak, zadowolony, to powinien. To nawet jakby mu iPhone'a. Ta bateria wybuchła, to i tak będzie lubił swój telefon, no w sumie się nie ma co dziwić. Huawei w tym tygodniu zrobił dwie rzeczy. Po pierwsze pokazał dwa nowe laptopy. Bardzo fajne, ja zachęcam do ich obejrzenia. To co prawda niby nie nasza branża, ale też mobilki. 14 i 15 calowy laptop z serii D pokazali. I one są fajne i mają sympatyczne według mnie ceny. Dlatego, że to są stosunkowo lekkie laptopy. Jeden jest poniżej 1,5 kilo. Drugi jest ciut wyżej niż 1,5 kilo, ale one są cieniutkie, fajnie składane, to jest dobrej jakości w urządzenie i ceny są w okolicy 3000 zł. O dziwo ten 14-calowy jest droższy, bo kosztuje 3999, a ten 15-calowy jest, zdaje się, troszeczkę tańszy, typu 3799, wybacz, nie pamiętam w tej chwili ceny. Zobaczcie sobie, macie podlinkowane. Zachęcam, szczególnie jeżeli macie stosunkowo nowego smartfona, czy na przykład któregoś z flagowców Huawei'a, dlatego że oni opracowali, to nie jest to żadna nowość, natomiast nie działało to w serii D do tej pory. Fajną komunikację pomiędzy smartfonem a tabletem, jeżeli macie włączone interfejsy wewnętrzne komunikacyjne, kładziecie po prostu na laptopie, on się Wam automatycznie łączy na tyle, że w interfejsie laptopa w Windowsach pokazuje Wam się po prostu ekran smartfona i możecie zwykłym złap i upuść, nie wiem, kopiować pliki w jedną, w drugą stronę, obrazki, kopiować tekst, na przykład różne inne cuda na kiju. W każdym razie fajne urządzenia, sympatyczne. Jedyne, czego mi w nich brakuje, to ekran 4x3, który jest w serii X, a tutaj jest 16x9 niestety, dlatego ja go do pracy niestety nie kupię, natomiast mówię, polecam, jeżeli szukacie akurat ultrabooka. No dobra, sensowna cena. Wróć do telefonów, bo laptopami się póki co nie zajmujemy. Jeżeli chodzi o telefony, to też w przypadku Huawei'a nowości nie ma, natomiast jest nowość o tyle, że jak pamiętacie, Huawei niestety nie ma certyfikacji Google na usługi, w związku z tym musi szukać alternatywnych dróg rozwiązania na pewnych problemów związanych z aplikacjami, z których ludzie korzystają. Jedną z takich aplikacji z pewnością jest Google Maps, która oferuje nawigację, która nie jest może genialną nawigacją, ale jest za to mocno uniwersalna i każdy ją w telefonie ma. Jest przede wszystkim za darmożkę, dokładnie. To jest podstawa. Huawei podjął współpracę z firmą TomTom, firmą znaną nam od bardzo dawna, produkującą przede wszystkim w tej chwili oprogramowanie nawigacyjne. Także jest nadzieja na sensowną nawigację w Huawei'ach. Warto zobaczyć, jeżeli sprawdzić, jeżeli macie ochotę. Prawdę mówiąc, cienko to widzę, bo ludzie się do Google Maps przyzwyczaili, no ale powodzenia, muszą próbować. Do usług, które tak, mają no muszą próbować, no muszą coś zrobić, bo bez tego ani rusz, tak? Poza tym Huawei ogłosił również wyniki sprzedaży za zeszły rok, sprzedali łącznie 240 milionów smartfonów, w tym 7 milionów blisko, bo niecałe 7 z 5G. To daje, słuchajcie, rok do roku 34 miliony smartfonów więcej sprzedanych. No w tym roku im się chyba nie uda powtórzyć, chyba że wróci Google. To znaczy ten rok będzie rzeczywiście bardzo trudny dla Huawei, prawdopodobnie będzie takim sprawdzianem tego, co potrafią zrobić bez usług Google.
cała reszta ma fory po prostu. Huawei rzeczywiście bardzo daleko odszedł, jeżeli chodzi o nowe rzeczy w technologiach. No i dostali po nosie od Stanów Zjednoczonych i się okazuje, że niestety może być bardzo ciężko, ponieważ mimo tego, że Huawei ma własny sklep, to jednak z API Google, czyli jakby z ich oprogramowania, nie tylko z tych programów, które macie na smartfonach, ale jakby z rzeczy, które w tym oprogramowaniu są, korzystają również inne aplikacje. W związku z tym, poza tymi aplikacjami związanymi z Google, bardzo wiele innych aplikacji bazujących na API Google nie będzie niestety na Huawei działało. Nie działa już w zasadzie na nowym flagowcu, na Mate ostatnim. No ale cóż, jest jak jest. Poza tym nieźle im się sprzedają, jak donoszą, zegarki nowe GT2, bo sprzedało się w ciągu 3 chyba miesięcy od wprowadzenia około 2 milionów i ich słuchawki bezprzewodowe FreeBuds około 1 miliona sprzedali, zdaje się. Osobną marką ma stać się Poco, moi drodzy. Ogłosił to na Twitterze wiceprezes Xiaomi i dyrektor zarządzający oddziału indyjskiego Manu Kumar. Prawdopodobnie. Proszę wybaczyć, jeżeli przekroczyłem. Po prostu, ale no nieważne, nie sprzeczaj mi się, wiadomo, o kogo chodzi. I to w zasadzie tyle. Tyle. No nie, no, będzie nowy model, może w lutym. Wyrzucili jednego smartfona, w tej chwili jest zapowiadany drugi i jeszcze chyba być kolejny. Może, no, ciężko wyczuć, tak? Także mają stać się osobną marką, niezależną od Xiaomi, z osobną sprzedażą, z osobnym biurem projektowym. W pewnym momencie tego tygodnia była nawet plota, że będą 3 modele, bo była mowa o Poco X2, o Poco X2 Lite i Poco F2, czyli bezpośrednim następcy tego Poco sprzed 2 lat, tak? Dobrze prawie, że liczę. No, niecałych 2 lat, tak? Ostatnia informacja, którą mam, dotyczy firmy, właściwie dotyczy rzeczy, z której byłbym zadowolony dobre kilka lat temu. Byłby to news po prostu roku prawdopodobnie. Natomiast w tym momencie jestem, że tak powiem, podchodzę na zimno do tej informacji. Sharp mianowicie wprowadza w Polsce do sprzedaży modele Aquos R3 za 3400 zł i Aquos V albo Aquos 5, jakbyście go nazwali, za 1080 zł. Powodzenia z tymi cenami. Ta cena tego pierwszego jest ceną z kosmosu, pomimo tego, że to jest specyfikacja bliska wysokiej półki, bo to jest i dobry procesor, i nie najgorsza pamięć, aż też nie z najwyższej półki. Ja ci powiem dlaczego, bo on jest wyjątkowy, on ma 2 nocze. No, serio, on ma 2 nocze. Jeden u dołu, w którym się mieści tradycyjny płytkowy czytnik linii papilarnych, a drugi u góry normalny na aparat i macie 2 nocze w cenie, no, flagowego jednego nocza, także pamiętajcie, to jest niebywała okazja. Ten drugi telefon też jest ciekawy. Ja go, jako chyba jeden z nielicznych, byłem na jego premierze na targach IFA tegorocznych. On jest o tyle dziwny, że to jest taki trochę średniak, ale wiecie co, z flagowym procesorem. Tyle, że nie z flagowym najnowszym procesorem, tylko to jest Snapdragon, przypomnij mi, bo numerka zapomniałem, sprzed 2 albo 3 generacji temu. W każdym razie sprawdźcie sobie specyfikację. Ciekawostka. Ten drugi jest wyceniony mniej więcej odpowiednio na te 1000 zł, tak? Chociaż mógłby być tańszy, jeżeli porównacie to z cenami. No, jakby podobnych inaczej konstrukcji, to trafiają się i takie, ale można. Ten drugi ma jakieś szanse na rynku, tak. Ten pierwszy. Natomiast sorry, ponad 3000 za. Mówię, dobrą specyfikację, niemniej też konkurencja jest na rynku na tyle duża, że właściwie są niewielkie szanse. Słuchaj, chyba gadamy już długo, musimy kończyć. Jeszcze jedna informacja nam została o firmie Vivo. Tak, niedługo będzie można w Polsce normalnie. Wchodzą do Polski, to w zasadzie chyba możemy już potwierdzić. Coś pokażą na MWC, zobaczymy, będziemy to wam pokażemy i opowiemy. I tyle. Na razie zgłosił się do nas PR, zaproszono nas do współpracy, także jest szansa, że niedługo będziemy coś tam będzie więcej o smartfonach, chociaż jak gadamy od zawsze. No dobra, zobaczymy, a na razie to was żegnamy. Korzystajcie ze słoneczka, póki jest. Miłego weekendu, trzymajcie się, do zobaczenia. No i udanych ferii tym, którzy jeszcze mają. Hej. Cześć.